Taki widok na poznańskich ulicach w niedzielne popołudnie jeszcze 100 lat temu nikogo nie dziwił. Bambrów w odświętnych strojach można było spotkać powszechnie. Dziś te tradycje kultywują ich potomkowie, a wśród nich Ewa Kubiel. Dla mnie to jest też związane trochę z moją rodziną, bo wywodzę się akurat z jednej z rodziny Leitgebrów. Część mojej rodziny jest tutaj bardzo aktywna w muzeum, w szczególności mój wujek i mój tata, którzy też i oprowadzają, i też przebierają się w strój męski. Więc no, jest to nasza taka też rodzinna tradycja. Uczestnicy bamberskiego święta przeszli w barwnym korowodzie spod Muzeum Bambrów na Stary Rynek, gdzie powitani zostali przez władze miasta. Roku pańskiego 1719 dnia 1 miesiąca sierpnia. Wiadomo, niech będzie każdemu, teraz i na potomne czasy. My niżej podpisani, burmistrz z radą, wójt z ławnikami i 20 mężowie oraz szafarzy, jako administratorowie dróg należących do królewskiego miasta Poznania. Uwagę zwracały odświętne stroje bamberek. Ich noszenie w upalny dzień to spore wyzwanie. Tutaj na samym dole jest tak zwana watówka, czyli bardzo z grubego materiału suknia. Następnie mamy taką tutaj białą suknię, a na to wszystko zakładamy suknię w kolorze. Typowo były to cztery takie kolory: zielony, amarantowy, niebieski i też motyw kwiatowy. A na głowach kwiatowy kornet dla panien i dużo skromniejszy czepiec dla mężatek. Historia poznańskich bambrów ma już ponad 300 lat. Przybyli tu w celu odbudowy miasta po zniszczeniach wojennych, wojny północnej i po zarazie, która tu w ówczesnych latach panowała. Szybko zaczęli się kojarzyć z gospodarnością i nowoczesnym rolnictwem. Oni przychodząc tu przywieźli ze sobą pewnie inne sposoby uprawy roli, jakieś nowe może rośliny i tak dalej. I to spowodowało, że tu, trafiając na taki bardzo podatny grunt, jeśli chodzi o tematy rolne, wspólnie z tymi poznaniakami, Polakami, którzy tu zostali po tych zarazach, po wojnie, odbudowali to i wznieśli to nasze rolnictwo na, bym można powiedzieć, te wyżyny, które tu dzisiaj mamy. Zapraszamy pana. Jednak Festiwal Tradycji Poznańskich to nie tylko bamberskie święto. Organizatorzy przekonują, że stolica Wielkopolski ma wiele do zaoferowania. Stąd pomysł, żeby przy okazji Święta Bamberskiego stworzyć Festiwal Tradycji Poznańskich, aby właśnie o tej wielowarstwowości Poznania, jego historii, jego dziedzictwie opowiedzieć. Kolejny Festiwal Tradycji Poznańskich dopiero za rok.